Gościem sportowej ofensywy jest Leszek Ojrzyński, nowy trener Podbeskidzia Bielsko-Biała. Witam. Witam. Panie trenerze, w weekend był pan jeszcze w Niemczech, w poniedziałek telefon z Bielska, w środę konferencja prasowa, a w czwartek poprowadził pan spotkanie z Ruchem Chorzów. Całe szczęście w tej sytuacji, że pojechałem na ten staż do Mönchengladbach samochodem, to zawsze ta mobilność była większa i w poniedziałek jeszcze wieczorem zdążyłem obejrzeć mecz w Kolonii FC Kęty SV Monachium i dopiero o 24 wyjechaliśmy, bo byłem na stażu wraz ze swoim asystentem, który też trafił tutaj do Podbeskidzia i następnego dnia rano już byliśmy, dopięliśmy pewne szczegóły. Od razu po południu udało się przeprowadzić pierwszy trening z drużyną, przedstawić, porozmawiać indywidualnie. Później był następnego dnia rozruch i tak jak pan wspomniał, w czwartek mecz ligowy, który już mamy za sobą. Podbeskidzie ma być takim zespołem jak Korona Kielce? Nie wiem, czy ma być takim. To wszystko zależy od ludzi, od środowiska i nie można pewnych rzeczy powielić, bo ja tu nawet jestem innym trenerem, bo też muszę patrzeć na to, co się dzieje dookoła, z jakimi ludźmi mam do czynienia i jakbym był w Kielcach, to dalej pewne rzeczy bym mógł kontynuować, a tutaj po prostu trzeba brać pod uwagę to, co jest na miejscu, jak to wszystko wygląda i wtedy pewną drogę nakreślić. Wtedy w Koronie Kielce postawiliśmy na charaktery, postawiliśmy na męską grę, bo wiedzieliśmy, że to tam da na utrzymanie, bo jak ja przychodziłem do Korony, to przecież wszyscy wskazywali, że Korona to jest pewniak. To nie tylko jeden z kandydatów, ale to był pewniak do spadku z ligi. Tak wszyscy fachowcy mówili i trzeba było na to postawić, bo tylko wtedy można było się pokazać w tej lidze i to się udało. Teraz jest sytuacja może nie analogiczna, ale podobna, bo już jesteśmy po kilku kolejkach i Podbeskidzie jest aktualnie na ostatnim miejscu, no i trzeba też szybko zacząć działać. Wrócę do tego stylu gry. Rozumiem, ten styl gry ma być podobny jak w Kielcach, bo zawsze pan oczekiwał od zawodników tej walki. Nawet jak ktoś jest słabszy technicznie, to zawsze tą walką na boisku może nadrobić i charakterem. No musiałem na to liczyć, bo w Kielcach, kiedy ja pracowałem, to ponad 12 albo 13 zawodników debiutowało w polskiej ekstraklasie. To jest naprawdę bardzo szerokie grono zawodników. My pozyskiwaliśmy zawodników nawet z trzeciej ligi, którzy już grali całe mecze w ekstraklasie, z drugiej ligi, z pierwszej ligi. I ci chłopcy, umówmy się, bez takiego doświadczenia i umiejętności, bo to byli chłopcy perspektywiczni, jak oni by pod względem zaangażowania nie dawali z siebie 100, a nawet 120%, no to by wcale szans nie było na to, żeby osiągać dobre wyniki. Oczywiście kilku ogranych było chłopaków, ale też i dużo chłopców właśnie grało z tych niższych lig i u mnie wszyscy jadą na jednym wózku. Nie może być tak, że doświadczony zawodnik będzie mniej biegał, a ten młody będzie harował, bo każdy musi mniej więcej na jednakowym poziomie pracować. A mnie interesuje tylko teraz Podbeskidzie i obserwuję nie tylko Koronę, tylko też inne kluby, jak funkcjonują, bo na pewno życie nas skojarzy ze sobą i trzeba będzie jeszcze grać z każdym z tych zespołów, bo wiem, że jeszcze nawet runda się jedna nie skończyła i z Koroną na dodatek kończymy ten rok. Ja zaczynałem w Koronie rok i teraz będę kończył w połowie grudnia właśnie meczu z Koroną Kielce.